Ja nie wiem, czy wszyscy z Państwa wiedzą, ale pan Krzysztof napisał wspaniałą książkę, przystępną dla każdego, nawet dla osób ekstremalnie nie lubiących przedmiotu matematyka. Myślę, że kurs jest prosty i bardzo łatwo zrozumiały po prostu. No, tutaj pan profesor tłumaczy w bardzo prosty sposób, że można zrozumieć bez najmniejszego problemu. No jak to, na szklankę rumianku były dwie łyżeczki miodu. Złośliwa teściowa dolała trzy szklanki gorzkiego rumianku. Sześć. I to jest twierdzenie Thalesa. Aha, przede wszystkim te trójki przy tablicy, to jest świetne, to powinno być w ogóle w szkole wprowadzone. Co nam daje twierdzenie Pitagorasa? Że jak znamy dwa boki trójkąta, możemy znaleźć trzeci. Słuchałeś mnie? I ta matematyka wygląda tak łatwiej, stosunkowo łatwiej, bo pokazuje nam tą matematykę w sposób taki, że ona tak bardziej trafia do ludzi. I ja właściwie przyszłam na kurs, mówię, boję się tej matematyki, ale teraz się nie boję. Teraz to ja panu profesorowi mojemu w szkole coś powiem przy tablicy. W końcu będę sama rozwiązywała cokolwiek, a nie, że on mi wszystko dyktuje i krzyczy na mnie, że ja nic nie pamiętam. Nie spotkałem się z lepszym nauczaniem matematyki gdziekolwiek. Dobra. Mów. Ja tego nie słyszę. Ja chcę was nauczyć jednej rzeczy. Walczcie. Bądźcie sobą, walczcie o swoje. Czekam na maile. Matematyka dla dyslektyków, humanistów, innych przypadków beznadziejnych. I zdam maturę.